Dzień dobry. Ostatnio miałam bardzo dużo pracy i zupełnie nie miałam czasu na robienie zdjęć. Ale w pewnym momencie poczułam, że jednak muszę gdzieś wyjść chociaż na chwilę i coś porobić. Wyczekałam specjalnie na dzień ze słońcem, ponieważ wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić zdjęcia, taki trochę jakby test robienia zdjęć. Ja zazwyczaj robię, właściwie zazwyczaj, przez większą część życia robię zdjęcia na ustawieniach manualnych. Ale kiedyś tam w przeszłości, jak się uczyłam robienia zdjęć, no to próbowałam różnych rzeczy, ale potem już jakby weszłam w ten tryb manualny i pozostawałam mu wierna. Ale raz po raz docierały do mnie takie informacje, trochę z internetu, trochę też od moich znajomych, którzy robią zdjęcia, że tryb preselekcji przesłony jest super. I jak miałam właśnie tak mało tego czasu, a dużo pracy, i chciałam gdzieś wyjść na chwilę, trochę żeby się oderwać od tej pracy, a trochę żeby zresetować umysł, a trochę żeby jednak te zdjęcia, zrobić sobie przyjemność z tymi zdjęciami, to pomyślałam, że skoro to ma być taki krótki wypad, to może zrobię taki test, jak wychodzi mi robienie zdjęć na preselekcji przysłony. Bo może po tylu latach te aparaty teraz też są inne niż te, na których ja kiedyś tego trybu używałam, więc może to wygląda całkiem fajnie i może zupełnie bez sensu trzymam się tego manuala. Wybrałam sobie to taki staw tu niedaleko ode mnie. To jest mała tak naprawdę powierzchnia. Z niego sterczą takie pousychane drzewa. Jak poszłam tam, to jeszcze troszeczkę było mrozu. I ta powierzchnia wody była jeszcze zamarznięta. Śniegu już na tej wodzie nie było, ale była jeszcze zamarznięta. I poszłam od takiej strony, żeby być jakby troszeczkę pod światło, pod słońce, żeby zobaczyć, no bo wiecie, jak jest, są super warunki, typu lekko zaciemnione niebo, albo w ogóle jakiś pochmurny dzień i tak dalej, no to w zasadzie te ustawienia, to trudno jest jakby się rozeznać, czy to rzeczywiście dobrze działa. Więc chciałam sobie tak może nie tyle, że utrudnić, ale wejść w takie warunki zupełnie naturalne, ze świecącym słońcem, z cieniami, ze światłami itd. Postanowiłam ustawić przysłonę dosyć wysoko, bo ustawiłam ją w okolicach 9. Troszkę ją zmieniałam, ale cały czas gdzieś balansowałam w okolicy tej przysłony. ISO zablokowałam sobie na poziomie 800. Ja w ogóle uwielbiam niskie ISO i no ciężko jest mi jakby dojrzeć zalety wysokiego ISO. Znaczy oczywiście, że czasami są takie warunki, że się nie da inaczej zrobić zdjęcia, tylko podciągnąć ISO. To jest zrozumiałe i to jest jakby inna rozmowa. Natomiast w momencie, kiedy mam możliwość ustawienia niskiego ISO, no to bym chciała, żeby ono było jak najniższe. Dlatego dałam sobie, ja zazwyczaj pracuję tak 100-200, no czasami 320, ale to już boli mnie serce strasznie. Ale tutaj ustawiłam na 800, no bo pomyślałam sobie, że skoro test, no to żeby dać aparatowi też jakąś przestrzeń do tego, zobaczymy, co on wykombinuje. I teraz tak, na miejscu zaczęłam robić zdjęcia, ale cały czas kontrolowałam, co się dzieje. Widziałam, że przydałaby się tam wprowadzenie korekcji, ale na tego dnia postanowiłam, że nie będę tego robiła, żeby zobaczyć, jak aparat sam z siebie radzi sobie z sytuacją. To zostawiam sobie na następny raz. Były takie miejsca, gdzie widziałam, zwłaszcza już potem w domu, ale na wyświetlaczu też było widać, że zdjęcie jest za jasne, za ciemne raczej nie, raczej one szły w stronę takich troszeczkę jaśniejszych. Oczywiście ja rozumiem, że to wynika z tego, że aparat nie wie, co ja chcę sfotografować, co jest tym głównym motywem i wszystko sobie uśrednia. Ja próbowałam zmieniać oczywiście obszar pomiaru światła, różne ustawienia wprowadzałam. To troszeczkę pomagało, ale nie w taki sposób radykalny, czyli chodzi mi o to, że nie da się uciec od wprowadzania korekcji. Nie da się zrobić takich ustawień, żeby tej korekcji nie wprowadzać. I teraz co z tego wynika?
wynika to, że ja muszę cały czas kontrolować to, co się dzieje w aparacie. Że ja cały czas muszę patrzeć, nie dość, że muszę kontrolować to, jakie to jest zdjęcie, nie dość, że cały czas muszę patrzeć na te parametry, to jeszcze dodatkowo muszę myśleć o tym, jak myśli aparat. Co on chciał, co on tam sobie w tych swoich algorytmach wyprodukował. I to dla mnie było dosyć takie, powiedziałabym, absorbujące. Oczywiście być może, że po pewnym czasie używania tego programu, czy tam półprogramu powiedzmy, bym się do tego przyzwyczaiła i jakoś bardziej intuicyjnie bym do tego podeszła. No ale moje pierwsze wrażenia są takie. Wszystkie zdjęcia, które wyszły z tego aparatu, są w miarę poprawne. Poza kilkoma, gdzie światło bardzo odbijało się w lodzie i to naprawdę były totalne przepały w tych miejscach, ale to jest zrozumiałe. To przy manualnych ustawieniach też mogłoby tak być, wcale nie musiało być lepiej, no bo jednak jest jakiś pewien zakres, w którym aparat może się poruszać. No tak jak się robi zdjęcia prosto na słońce, no to też nie można się dziwić, że tam w tym środku słońca no wszystko jest wypalone. Jeżeli nie ma żadnych chmur, oczywiście, ani jakichś tego typu rzeczy, które to, ani jakichś drzew, ani roślin. Mówię o takim niebo ze słońcem. Także są sytuacje, chodzi mi o to, że są sytuacje, w których jakby to jest zupełnie zrozumiałe. Więc tutaj nie mogę się absolutnie czepiać. Natomiast wszystkie te zdjęcia, one są takie średnie. Wszystko jest takie uśrednione. Co, jak mówię, ja to rozumiem, że aparat po prostu nie zna mojej intencji, nie wie, o co mi chodzi, nie wiem, jak ja chcę to zrobić. I jakoś tam się z tym godzę, bo oczywiście to wszystko w postprodukcji można sobie potem odpowiednio poustawiać i zapewne jest sporo osób, które lubiłyby mieć takie zdjęcia neutralne. Ja lubię już na miejscu sobie czasami pójść na światła, wszystko ponaświetlać, puścić pewne rzeczy w ciemność albo odwrotnie. Ale oczywiście czasami też naświetlam zdjęcia po prostu tak korekt, a potem w postprodukcji sobie to wszystko ustawiam. Więc tutaj przy tej preselekcji przesłony widzę, że on ustawia sobie właśnie wszystko takie super korekt. To czasami też nie do końca jest korekt, no bo właśnie brakuje tego elementu, na który się nie zdecydowałam przy tej korekcji, bo to jest, jak powiedziałam, absorbujące. A z tego, co słyszałam na YouTubie albo z tego, co mówili mi znajomi, no to ta praca z preselekcją przysłony ma powodować, że właśnie jest większa swoboda w myśleniu o kadrowaniu, w myśleniu o otoczeniu, w wyszukiwaniu motywów, bardziej aniżeli skupianie się na tej technicznej stronie zdjęcia. Więc to takie trochę było jednak mimo wszystko dla mnie zaskakujące. Więc ten aspekt pracy mnie jakoś nie zachwycił, ponieważ no, tak samo muszę kontrolować wszystko w momencie, kiedy mam tryb manualny. Nie widzę tutaj zysku dla mnie z pracy na preselekcji przesłony. Widzę jedną korzyść, to znaczy jeżeli ktoś zaczyna robić zdjęcia i jeszcze nie do końca panuje nad różnymi ustawieniami, to może chcieć zacząć od tego trybu. Co prawda ja jestem zwolennikiem uczenia od razu manuala, ale no może to wynika po prostu z tego, że ja tyle lat na manualu pracuję. Może to jest jakieś takie zboczenie zawodowe, czy nie wiem jak to nazwać, ale wiecie o co mi chodzi, że no rozumiem, że ktoś może chcieć w inny sposób rozpoczynać swoją drogę z fotografią, ponieważ ten sposób na pewno zapewni to, że te zdjęcia nie będą jakoś radykalnie złe. One zawsze będą się mieściły w pewnej granicy, gdzieś tam troszeczkę może być prześwietlone i troszeczkę niedoświetlone, ale one gdzieś po środku zawsze będą się mieściły. Chociaż z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że ktoś ma się uczyć wprowadzania korekcji do tych zdjęć, to w sumie nie wiem, czy manual, ustawienia manualne jednak nie są mimo wszystko prostsze. No nie wiem. No powiedzcie, dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Kolejna rzecz,
której brakuje mi w tym trybie manualnym, to jest możliwość poinformowania aparatu, że ja pracuję na statywie. Czyli że długość czasu nie ma dla mnie znaczenia. Oczywiście ja wiem, że w przyrodzie czy gdzieś indziej, gdzie się pracuje na statywie, też mogą być ze statywem. Też mogą być rzeczy, które się ruszają szybko i które wymagają stosunkowo krótkiego czasu naświetlania, no ale wtedy chyba inny raczej się wybiera tryb w ogóle, wtedy się wybiera preselekcję czasu, jeżeli ten czas jest tak ważny, że on nie może być dłuższy. Poza tym no, zawsze można byłoby tej opcji nie włączać, prawda? A tutaj w momencie, kiedy ja bym mogła powiedzieć, ok, to ja mam tutaj taki czas, dla mnie nie gra roli, to ja sobie w takim razie ustawiam to na statywie i dawaj mi czas, wszystko jedno jaki, ale bo dla mnie to nie jest istotne. Oczywiście wiem, mogę sobie ustawić przesłonę jakąś tam określoną i zablokować ISO na przykład między 100 a 200 i wtedy on będzie mi trzymał te niskie ISO, tą niską, tą wskazaną przesłonę i manewrował tylko czasem. No ale wiecie co? No to już właściwie w tej sytuacji to już niewiele brakuje do w ogóle manualnych ustawień. Jeżeli ja mam zablokować ISO na określonej wartości, zablokować przesłonę na określonej wartości, no to zostaje już tylko ten czas. Oczywiście też rozumiem, że to aparat automatycznie dobiera czas, więc nie trzeba o tym myśleć, ale no, jak robię pomiar światła, no to też widzę przecież, jeżeli to już tylko dobieram czas, te dwie wartości sobie ustawię jako stałe i dobieram sobie tylko czas, no to co to za wysiłek jest? Tym bardziej, że jak robię manualnie ten czas sobie dobieram, no to mogę jeszcze na dodatek zrobić tak, że go po prostu wezmę i właśnie sobie zrobię pomiar albo na światła, albo na cienie, albo na jakiś fragment obrazu, który akurat mnie interesuje. Więc daje mi to znacznie większą wolność przy takim samym, albo naprawdę niewiele większym zaangażowaniu w to. Bo jeżeli ja mam tak, jeżeli ja mam trzy czynniki, co nie? Trójkąt ekspozycji, to no dobra, jest balans bieli, powiedzmy. Balans bieli czasami używam automatyczny, czasami ręcznie, to zależy od sytuacji. Ale jeżeli pogoda nie jest zmienna, to sobie jakiś tam wybieram i go potem już nie muszę cały czas zmieniać. No, oczywiście trzeba zostać czujnym, wiadomo, ale mimo wszystko. Natomiast przy preselekcji przesłony sytuacja z balansem bieli w niczym się nie zmienia. Więc tak naprawdę mój zysk z używania preselekcji przesłony jest taki, że no, nie muszę patrzeć na tą kropkę, czy tam na różnych aparatach to tam różnie pokazuje aparat, czy nie muszę patrzeć, gdzie jest to prawidłowe naświetlenie. Ale w sumie muszę, bo muszę pilnować tego, czy nie muszę wprowadzić korekcji. Więc gdzie jest ten zysk z tej preselekcji przysłony? Okej. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze, moment, zerknę do notatek. Aha, kolejna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo przyszłam do domu, zgrałam sobie te zdjęcia, wrzuciłam do komputera, zaczęłam przeglądać. I zauważyłam, że w bardzo wielu wypadkach aparat bardzo podbił mi ISO, dając jednocześnie krótki czas. I to było dla mnie naprawdę zaskakujące, no bo jeżeli ja mam, on mi podbija ISO na 500, a czas daje mi 1/400 albo jeszcze krótszy, to jaki jest w tym sens? To nie lepiej, przecież tego czasu, nawet zakładając, że on nie wie, że ja nie robię ze statywu, tylko zakłada, że ja robię z ręki. No to ja mam w dół jeszcze naprawdę sporo do zjechania i jednocześnie to powodowałoby też, że to ISO też mogłoby mi zjechać. No wiadomo, że ISO im niższe, tym lepiej, no tak mi się przynajmniej wydaje. Jednak mimo wszystko, mimo tego, że te aparaty mają takie wysokie ISO, to jednak lekceważenie tego ISO, no nie wiem, no naprawdę byłam tym mocno zaskoczona.
Na dodatek było to w takich sytuacjach, które w ogóle w moim odczuciu nie usprawiedliwiały tego. Dlaczego on tak podbija wysoko to ISO, mając duży zapas w czasie? I potem pomyślałam sobie, że może to zależy od ogniskowej, że przy Zoomie może on w zależności od ogniskowej sobie tam to zmienia. Sprawdziłam to i też nie. Też nie ma tego właśnie tego. Tej zależności. Czyli on potrafił mi przy tej samej ogniskowej ustawić ISO 100 albo ISO 500, manewrując tak jakby też czasem, wydłużając lub skracając czas. Absolutnie jest to dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, jak ten aparat myśli, co nim powoduje, skąd to się bierze. No nie wiem, jeżeli macie takie przemyślenia jakieś na ten temat, to dajcie znać, bo ja bym bardzo chętnie się dowiedziała, dlatego że tyle się jednak nasłuchałam o tym, że ludzie są zadowoleni z tej preselekcji przesłony, że staram się naprawdę znaleźć coś, co w tym jest, ale nie mogę. No, ta próba, którą zrobiłam, spowodowała, że czuję się zniechęcona. Czuję się zniechęcona, ponieważ nie widzę zysku z używania tego. Poza takim zyskiem, że no, można, ustawiając manualnie, można przez nieuwagę nie doświetlić albo prześwietlić. No, ale no nie wiem, można robić dla bezpieczeństwa kilka przecież zdjęć, tak? Z różnym naświetlaniem, jeśli już. Ale no nie wiem, no w tej chwili aparat oferuje tak idealny sposób pokazywania tej prawidłowej ekspozycji. Wydaje mi się to znacznie mniej skomplikowane niż ustawianie korekcji przy tej preselekcji. I teraz tak, dla podsumowania. Moje podstawowe takie spostrzeżenia po pracy z tym trybem, po długim czasie, bardzo wielu lat nieużywania go w ogóle. To jest tak. Aparat nie wie, o co mi chodzi, co ja chcę fotografować. Trochę mogę go wprowadzić w to, trochę mogę mu podpowiedzieć, ale to jest tylko trochę. To jest jedna rzecz. Druga, aparat nie wie, jaki charakter ma mieć to zdjęcie. Czy ja chcę iść w jasne, w ciemne tony, czy w jakieś jeszcze inne rzeczy. On, czy chce na światła to naświetlać. Trochę też znowu, trochę mogę to mu podpowiedzieć, ale jednak nie do końca. Aparat próbuje wszystko uśredniać. On, nawet jak mu się wskaże pewne rzeczy, to on i tak dąży do tego, żeby wszystko było jakieś takie. Wszystko, żeby było ok. Co wyobrażam sobie, akurat to może mieć pewne zalety, ale jest to takie z mojego punktu widzenia mało elastyczne. Kolejna rzecz to jest to, że zupełnie nie rozumiem tego szaleństwa z ISO, czyli że mając zapas w czasie, tak bardzo podbija ISO w sytuacjach zupełnie dla mnie niezrozumiałych. I ostatnia rzecz, że muszę cały czas kontrolować aparat, co dla mnie jest równie absorbujące, a może nawet bardziej, bo no może bardziej, bo może nie jestem przyzwyczajona do tego trybu, ale powiedzmy, że równie absorbujące, jak ustawianie wszystkich parametrów manualnie. Więc nie rozumiem tych zachwytów ludzi nad preselekcją przesłony. Przynajmniej takie jest moje pierwsze podejście. Zrobię jeszcze jedno. Może sobie zablokuję ISO na poziomie tam do 200 i zobaczę, co on wtedy będzie robił. Powprowadzam korekcję. No i to będzie taki drugi eksperyment, powiedzmy, z preselekcją przesłony. Jeżeli wy lubicie preselekcję przesłony, macie doświadczenia w pracy z nią, to dajcie znać o tych doświadczeniach, powiedzcie, co o tym myślicie. Jeżeli nie lubicie, to też powiedzcie, że nie lubicie i dlaczego, bo dla mnie to jest mega ciekawa sprawa dowiedzieć się, jak inni na to reagują. Bo te filmy, które widzę na YouTubie, ludzie, część osób z dużym entuzjazmem o tym mówi. Ja nie mogę tego entuzjazmu jakby odnaleźć, ale może coś przegapiam, więc dajcie znać. I na dzisiaj to tyle.
Zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania. O komentowaniu mówiłam, chyba tak? I do zobaczenia następnym razem. Aha, a na koniec jeszcze wrzucę kilka zdjęć z tego wypadu na zdjęcia. Na razie, pa!